Cześć kochani, witam was ponownie na moim kanale. Jak widzicie, nie jestem dzisiaj sama, mam w towarzystwo bardzo fajne. Dzisiaj towarzyszy mi Karolina. Karolina jest autorką bloga, który nazywa się Our Little Adventures, czyli nasze małe przygody po polsku. Tak, Karolina ma trójkę pociech. Razem z mężem podróżują właśnie po Polsce oraz w najciekawsze zakątki świata i zazwyczaj robicie to tak, żeby to było takie nisko budżetowe, tak? Idź w ciekawe miejsca i nie z turystami, tak? Tak, tak, tak. Staramy się podróżować tak, żeby było albo poza sezonem, albo w miejsca, gdzie jeszcze zbyt wielu turystów nie dociera. Naszym takim najbardziej ukochanym krajem jest Islandia, gdzie jesteśmy kilka razy do roku i ostatnio byliśmy z Basią, najmłodszą naszą córeczką. Basia zaliczyła Islandię, tak, wow! Wtedy miała niecałe 2 miesiące. I tam świętowaliśmy 5. urodziny naszego pierwszego dziecka. I Islandię tak pokochaliśmy, że zabieramy teraz również na nią innych w ramach naszego takiego kameralnego biura podróży. No mam nadzieję, że my też się kiedyś z wami wybierzemy, bo my jesteśmy bardzo na tak. I musimy kiedyś dogadać odpowiedni termin i z Tośką też również się chętnie wybierzemy. Właśnie Basia jest razem z nami, gdzieś tam w tle. Nie zwracajcie po prostu na nią uwagi, a na pewno ją tutaj za chwilę pokażemy. Ale po co tutaj my jesteśmy we dwie? Karolina by chciała się dowiedzieć, jak się pomalować. Co byś chciała się dzisiaj dowiedzieć? Dokładnie. Tak, bardzo mi brakuje takiej dawki wiedzy, takiej wiecie, skondensowanej dawki wiedzy i umiejętności też, no nie ukrywam, żeby w ciągu no powiedzmy 10 minut, 15 okay. Móc się umalować na takie spotkanie trochę biznesowe, trochę takie właśnie z dziennikarzami, bo bardzo wiele mamy okazji, jak prowadzimy bloga, do takich spotkań właśnie albo prezentujemy jakąś naszą, opowiadamy o naszych podróżach w jakimś szerszym gronie, podczas konferencji, podczas spotkań takich biznesowych też, albo bardzo dużo też spotykamy się z różnymi potencjalnymi naszymi takimi no, partnerami biznesowymi, którzy chcą nawiązać z nami współpracę. Więc chciałabym wyglądać profesjonalnie. Makijaż biznesowy chcesz? Taki, nawet nie biznesowy, ale taki bardziej profesjonalny makijaż, żeby to wyglądało tak, że jestem bardzo ładnie umalowana. Świeżo naturalnie, świeżo, tak? Ale jednocześnie świeżo delikatnie? Naturalnie, delikatnie, żeby to nie było przerysowane. No i żebym też to samo ogarnęła po prostu, wiesz. No. A powiedz mi, jak wygląda twój makijaż, taki codzienny, bo ty codziennie się malujesz, czy nie? Codziennie rano, jak wychodzę gdzieś tam dalej, nie na przysłowiowy spacer z psem, czy po bułki do sklepu, to nakładam najpierw krem, potem podkład, potem to przyklepuję jakimś pudrem takim transparentnym. Utrwalasz to sobie. Tak, utrwalam, żeby też się to nie świeciło jakoś. Nakładam lekki róż na policzki i tusz na rzęsy i to tyle. Czyli szybki makijaż 5 minut. Tak jest, tak jest. Jaką masz cerę? Czy wybrałaś sobie podkład na przykład pod cerę, że, bo myślę, że masz taką świecącą się w strefie T, tak, prawda? Tak, to jest tak taka typowo mieszana cera. Mam tutaj tendencję do wysuszania się to policzków. Tak jak ja. Tutaj mi się wszystko świeci zawsze. Też na linii brody mi się często wybryski robią. Tutaj na linii szczęki, tak? To się nazywa. Tak. I tutaj na skroniach. I mam rozszerzone pory, no to jak widzisz, teraz z makijażem. Polecam, wiesz co mi się pomogło na rozszerzone pory, bo miałam też tak identyczną cerę jak ty i od kilku miesięcy, chyba od maja stosuję taką foro szczoteczkę do mycia twarzy. Ja jestem w szoku, że ta szczoteczka mi zminimalizowała tak pory, że ja nie poznaję swojej skóry. No, to proszę, to więc ja ci pokażę i myślę, że po prostu ona możesz spróbować. Przy okazji masz przyjemny masaż, wiesz. I tak naprawdę muszę wam powiedzieć, że ja nigdy się nie czułam bardziej domyta jak po tej szczoteczce, bo wiadomo, jak już nakładamy jakiś podkład, to bardzo ważna również jest pielęgnacja, więc powiedz mi też, jaką pielęgnację stosujesz tak na co dzień? Przyznam się, że w zasadzie żadnej, ponieważ myję zazwyczaj albo takim delikatnym płynem dla dzieci, skórę na twarzy, albo raz na czas, jak sobie przypomnę, że w drogerii jeszcze powinnam kupić płyn do mycia twarzy dla siebie, to wtedy kupuję. To wtedy ale kupujesz. Przypadkowo. Więc właśnie bardzo ważna jest pielęgnacja przede wszystkim, bo już wtedy zaczyna się nasz makijaż. I tak jak właśnie wspomniałam o takim domyciu się
to rzeczywiście. Będę w końcu do mnie. W końcu muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście ta szczoteczka sprawiła, że ja czuję się tak, że czuję, że ten makijaż jest do końca zmyty. I od tego właśnie zaczynam już, powiedzmy, od tych rytuałów. Bardzo fajne, bo ja widzę, że też masz lekkie takie przebarwienia słoneczne, ale to już jest normalne, bo każda kobieta, która już właśnie ma no tak 30 plus, to właśnie się niestety z tym boryka. I ja też zauważyłam, że u mnie też to już się pojawiło od zeszłego roku, więc bardzo fajne. Basia zaraz do nas dołączy. Dołączyła do nas Basieńka, której nie widać. O, jest! Jesteś w świetle Jupiterów. Jest i Więc właśnie tutaj rozmawiałyśmy na temat pielęgnacji i wiesz co, odkryłam produkty, które bardzo mi pomogły na przebarwienia. To jest taka seria z witaminą C. Ja bardzo miałam duże przebarwienia właśnie tutaj pod oczami i myślałam zawsze, że to są takie sińce, aż takie bordowe, a okazało się, że to są przebarwienia i rzeczywiście krem, który stosuję taki z witaminą C, on bardzo fajnie mi rozjaśnił tą strefę pod oczami. I ta seria właśnie ją stosuję, czy takie produkty, bo zazwyczaj też jak chodziłam na zabiegi różne do kosmetyczki, to ona też mi zawsze polecała różne zabiegi właśnie na bazie witaminy C, więc to witamina C jest naszym ogromnym sprzymierzeńcem, jeżeli chodzi o dbanie o cerę. A ja, słuchaj, zaczęłam pić 2 tygodnie temu sok z rokitnika, który jest właśnie, najwięcej chyba witaminy C ma ze wszystkich soków, nawet więcej niż cytryna i pietruszka. No i jestem ciekawa właśnie efektów, jak to będzie. Bo tak, to też przede wszystkim na cerę. Na cerę. Na paznokcie, na cerę, na włosy. Na cerę. No. Więc właśnie, musimy przede wszystkim przygotować sobie teraz skórą twarzy do makijażu, więc nałożę właśnie, przetrę Karolinę twarz tonikiem i mam tu też tonik z witaminą C, jest to tonik z Pixie, więc będziemy sobie przemywać cerę. Ty nic nie masz, jakiś kremik nakładałeś dzisiaj? Tylko krem. Maluszki, o Jezu. Taki słodziak ta Basieńka jest, tak? Radzę poprzebywać z nią 24 godziny na dobę. No ja wiem. Ja pamiętam te czasy, te noce nieprzespane, tak? Kawka za kawką po prostu. Teraz będę nakładała kremik pod oczy. Jest to właśnie ta seria, o której mówiłam. To jest marka Sesderma. Seria z witaminą C. Będę nakładała właśnie krem pod oczy. Tak naprawdę powinniśmy sobie co jakiś czas zmieniać kosmetyki, bo skóra się przyzwyczaja, ale ja tak polubiłam tę serię, że od pół roku po prostu jestem jej wierna. To jest już kolejne moje opakowanie. Pamiętajmy, że tutaj wklepujemy ten krem, nie rozciągamy tak delikatnej skóry pod oczami. I atutem właśnie tych kosmetyków jest jeszcze to, że one bardzo fajnie pachną. Teraz mam serum też z tej serii, serum z witaminą C. Czym się różni serum od kremu, że tak zapytam? Serum ma, że tak powiem, mocniejsze działanie, ale jeżeli użyjemy tylko same serum, to ono niestety powoduje to, że skóra jest troszeczkę taka napięta i ściągnięta, dlatego wtedy stosujemy jeszcze krem nawilżający. Jak widzicie, Karolina została pięknie ozdobiona kokardką, więc musimy teraz troszeczkę się tak, że tak powiem, sprężać, ponieważ Basieńka się bardzo niecierpliwi. Miałyśmy taką chwilową przerwę, więc teraz będę nakładała Karolinie nawilżającą bazę. Wy znacie już tą bazę bardzo dobrze, ponieważ ja o niej już opowiadałam nieraz. I ta baza też nam przedłuża trwałość makijażu, ale fajne jest to właśnie, Karolina, żeby unikać baz na co dzień, które zawierają sobie silikon, żeby one ci nie zapychały skórę, bo twoja skóra musi również oddychać. Bo są takie bazy wygładzające oczywiście, nie? Ale one są fajne, jak wychodzimy gdzieś na jakieś większe wyjście, to jednorazowo nakładamy. Jakbyś chciała na przykład na jakieś takie bazy nałożyć sobie bazę na jakieś właśnie takie spotkanie biznesowe, to jest okej, okay. Ale na co dzień to raczej unikałabym takich właśnie silikonowych baz. Ta jest fajnie nawilżająca, ona zawiera w sobie aloes, więc troszeczkę uspokaja skórę. Tak czuję taki, skórę. Takie orzeźwienie też. Taki chłód fajny, tak, nie? Tak. I Karolina, jaki podkład bym ci chciała zaproponować? Podkład, który jest nowością i bardzo fajnie mi się sprawdził. Ja w ogóle, bo ty lubisz jakieś mocniejsze krycie, czy raczej takie BB kremy, CC kremy? Raczej delikatniejsze. Delikatniejsze, tak? I myślę, że ten podkład może ci się spodobać, ponieważ on ma takie lekkie do średniego krycie. Jest podkładem nawilżającym, z takim efektem rozświetlającym, który bardzo naturalnie wygląda. Więc jeżeli nie lubisz mocnego krycia, to jak najbardziej, a jest to, słuchajcie,
produkt Born to Glow, to jest podkład, który bardzo, bardzo ostatnio polubiłam i go męczę. Już sprawdzałyśmy sobie przed właśnie nagraniem, czy ten kolor będzie dla Karoliny odpowiedni, bo Karolina jest troszeczkę teraz opalona. I mam tutaj odcień Warm Vanilla. To jest taki żółty podton. Ja widzę, że twoja skóra też idzie właśnie w kierunku żółtego. A ty wiesz, jak dobierać sobie podkład, jak jesteś w sklepie, czy po prostu bierzesz, co ci pani poleci na przykład, czy w ciemno bierzesz? Nie, w ciemno to nie biorę. Mhm. Oczywiście jak jestem w jakiejś takiej popularnej drogerii, no to zawsze pytam tych pani o radę, ale też zawsze sobie kładę i na dłoń, i tutaj na szyję. Tak. Właśnie tak. Jeśli się ładnie komponuje z szyją, no to znaczy, że jest okej. Okay. Tak, bo to jest właśnie bardzo ważne, żeby nam się twarz komponowała z szyją. Ja nie jestem tutaj zwolennikiem, aby nakładać podkład na szyję. Ja wolę dobrać po prostu do tej szyi odcień odpowiedni. Można nałożyć na szyję też? No są osoby, które nakładają na szyję, żeby po prostu wyglądały jednolicie. Ja jestem jednak przeciwniczką tego i zdecydowanie wolę dopasować do szyi i żeby twarz była identyczna jak szyja. Więc my już zrobiliśmy taki teścik przed. Będę aplikowała gąbeczką. Tak? Wiesz, dlaczego gąbeczką nakładam? Bo można robić to, ty rękoma nakładasz podkład? Tak. Rękoma można też nakładać, wtedy też masz taką kontrolę, ale gąbką przede wszystkim nie brudzisz sobie rąk. Nie masz umazanych rąk, to jest taki plus, a gąbką również bardzo fajnie scalamy ten podkład i nie nakładamy go w dużych ilościach. Jak na przykład aplikujemy podkład pędzelkiem, to wtedy niestety ten pędzel dużo nakłada nam tego podkładu. Tak. Również robi takie smugi, więc ja jestem właśnie zwolennikiem gąbeczek. Gąbeczki możemy też kupić teraz, słuchajcie, w drogeriach, naprawdę bardzo fajne. Zmieniłyśmy troszeczkę ustawienie, żeby Karolina była w centrum, tutaj żebyście mogli oglądać dokładnie, co robię. I Karolina też sobie lustereczko ustawi, bo Karolina chce wiedzieć, oczywiście, to jest lekcja makijażu. Tak jest. Więc mamy tutaj nałożony podkład, jak widać, on jest bardzo świetlisty. Czy czujesz ciężkość jego, czy nie? Na twarzy? Nie, czuję, że jest po prostu inny kolor mojej twarzy. Że jest inny kolor, czuję, tak? Że jest jakoś ciężko. I Karolina, właśnie jestem zdziwiona, że ty nie masz sinców pod oczami. Że stajesz do dziecka co chwilę, a ty nie masz w ogóle sinców, to ja po prostu zazdroszczę, bo słuchajcie, ja pamiętam, że ja miałam po prostu... To jest kwestia mojej pucołowatości, moim zdaniem, na twarzy. Że mam taką, wiecie, buzię pełną, okrągłą i myślę, że mam więcej po prostu tkanki tłuszczowej na twarzy, stąd brak sińców. Ale po prostu, no że no, nie wysypiasz, a nie masz sińców. Użyjemy, słuchajcie, tak czy siak troszeczkę korektora pod oczy, ale dlatego używam korektora, nie dlatego, że masz sińce, bo tutaj naprawdę skóra jest no, jednolita pod oczami, może delikatnie gdzieś tam zaczerwieniona, ale dlatego, że korektor ma lżejszą konsystencję i nigdy nie używamy podkładu pod oczy, ponieważ obciąża nam tą skórę pod oczami, która jest delikatniejsza, więc dlatego używamy właśnie korektora i dosłownie odrobinkę nałożę. Ja wybrałam taki korektor drogeryjny, to jest korektor Maybelline, dosłownie śladowej ilości. A ty miałaś też różne, prawda? Byliście właśnie ze swoim blogiem, z mężem w telewizji i powiedz mi, makijaż tamten się też dużo różni, prawda, od takiego makijażu dziennego? No jasne, tam się czuję po prostu, jakbym miała naprawdę maskę na sobie. Bo to mocne produkty się używa. Bo mocne właśnie produkty, bardzo podkreślone jest wszystko i też takie kości policzkowe bardzo wybrązerowane. Aha. I wyróżowione. Tylko, że tego tak nie widać, nie? Jak się później ogląda, tak, nie? Tego nie widać, jak się ogląda, ale na żywo to wygląda strasznie po prostu. Ja jak pierwszy raz pamiętam, kilka lat temu właśnie byłam w śniadaniówce i mnie tak pomalowali, to stwierdziłam, Boże, jak ja będę w ogóle wyglądać koszmarnie, przecież to od razu będzie widać, że wszystko jest tak sztuczne, ale oczywiście potem już na ekranie nie było zupełnie tego widać, było widać, że jestem pomalowana i że wyglądam ładnie, więc te kobietki, które tam pracują, wiedzą co robią, tak. Zupełnie zmienia się perspektywa właśnie, jak się patrzy na ekran telewizora i też ci wszyscy prowadzący, to też jest niesamowite, są i faceci, i kobiety są. No faceta też widać, że ma coś, a w telewizji w ogóle nic, nie? Tak, po prostu jakby był... No... A jak się twój mąż, właśnie Mario, czuł, jak mu makijaż robili? Śmiesznie, no. Śmiesznie. Śmiesznie, ale też już się przyzwyczaił, bo on i z blogiem jest często w telewizji naszym, ale też wcześniej też zawodowo dużo występował przed kamerą jako ekspert, więc już wiedział, co go czeka po prostu.
Zamykamy oko. Teraz będę wklepywać jeszcze ten korektor, żeby właśnie zebrać resztki. Dzieciaczki też już widzę się rozkręciły na Insta Stories u Was. Tak, tak, zwłaszcza Mania. Przyjmuje pałeczkę. Przyjmuje pałeczkę i to zazwyczaj ona się domaga. Mama, nakręćmy filmik na temat tego, jak jedziemy gdzieś. Albo ja chcę tutaj opowiedzieć o tym, co widziałam. Bardzo chętnie już właśnie naśladuje mamy po prostu. Tak, tak, tak. Przekazałaś wzorce, to ona po prostu, wiesz, wchłania to wszystko. Na górę jeszcze. I tak, będę teraz gruntowała okolice pod oczami. Używam pudru z Vibo, on jest bardzo fajny. No to nawet ja znam tą markę, słuchajcie. On jest bardzo fajny, bardzo się z nim polubiłam. I zaczynam tutaj właśnie od okolicy oczu, delikatną ilość tego pudru, po to, żeby ci się, wiesz, nie zbierał i dlatego właśnie musimy to wszystko szybciutko, że tak powiem, ugruntować. Czyli od razu po nałożeniu korektora. Korektora od razu pod oczami robimy. Tak, tak. Dobra, i teraz lecimy z resztą twarzy. Mówisz, że bardzo mocno się wyświecasz w okolicy, w strefie T. Więc od razu sobie tą strefę tę możesz przypudrować. A bardzo fajny efekt jest przypudrować sobie, słuchaj, tą okolicę, która ci się wyświeca, gąbeczką. Dlatego, że ten efekt będzie trwalszy niż pędzlem. Od razu ci poopowiadam, jakie pędzle warto kupić, ponieważ no, tego tyle jest teraz na rynku i naprawdę nie trzeba dużo wydać na dobre pędzle, aby po prostu zrobić sobie fajny makijaż. A wiadomo, że pędzle to są no, narzędzia podstawowe do zrobienia makijażu, więc są bardzo ważne, więc wszystko ci pokażę. I wy też się dowiecie, w co warto zainwestować na początek, tak żeby sobie zrobić makijaż. Ja na przykład nakładałam ci korektor pędzelkiem, ale ty jednocześnie możesz sobie to nałożyć albo gąbeczką, końcóweczką, albo palcem. Tylko ja chciałabym po prostu, żeby też to było bardziej tak higienicznie. Więc mamy przede wszystkim, możemy mieć tak, jako pierwszy pędzelek do pudru. I powiedzmy, weźmiemy sobie taki pędzelek. No również on może... To mam jeden pędzel, którego tak? używam. To widzisz, jeden pędzel już masz i to jest właśnie pędzelek, właśnie, który masz do pudru. I tak naprawdę nie potrzebujesz tutaj na zewnętrzną część dużo pudru, ze względu na to, że mówię, że ta skóra ci się tutaj przesusza, tak? Więc ja tu tylko omiatę, żeby utrwalić ten makijaż. Pokaż z drugiej strony, tutaj jeszcze jest trochę świeci. My mamy teraz tutaj ułatwione zadanie ze względu na to, że mamy mocne światło i widzimy, gdzie się świeci. A powiedz mi, w jakim świetle ty się malujesz na co dzień? W łazience przed lustrem. No właśnie. No właśnie, to jest najgorszy błąd popełniony przez 95% kobiet chyba. Tak. Ale światło masz na wprost czy z góry? Z góry. No właśnie, to jest najgorsze, co możecie dziewczyny sobie robić, dlatego że zawsze światło z góry daje ci inną perspektywę i nigdy nie będziesz miała... Nigdy nie będziesz widziała, jak ten makijaż, czy jest dobrze rozłożony, czy jest krzywo rozłożony. Najlepiej już sobie malować. Najlepsze światło dla nas niestety jest brutalne, ponieważ wszystko widać, wszystko jest światło dzienne. Więc tu jest moje stanowisko pracy, tak jak dzisiaj. Ja zawsze się tutaj maluję, czyli mam światło dzienne, oczywiście bez tych lamp, bez tego wszystkiego. I mam światło dzienne i się maluję przy dziennym. Bo wtedy widzisz, gdzie krzywo coś pomalowałeś, czy masz tu więcej, czy masz tam mniej, czy ci się to wyświeca. Więc, no ja wiem, że wszystkie kobiety się malują po prostu. Więc nie zaskoczyłaś mnie, słuchaj, niczym. Więc właśnie. Myślę, że też wielu kobietom najłatwiej się zamknąć w łazience na te 5 minut po prostu przed wszystkimi i wtedy się malować. No. To wtedy nawet fajnie mieć, wiesz, albo lusterko, wiesz co, z takim oświetleniem. Są takie, prawda? Żebyś miała po prostu twarz oświetloną równomiernie, nie od góry, tylko równomiernie. Bo od góry też się cienie takie pod oczami pojawiają, jak jest światło, to jest takie niekorzystne. No i jeszcze do makijażu, to jest w ogóle już. No. Więc polecam właśnie albo właśnie lustereczko, albo w świetle dziennym zamknąć, albo po prostu do drugiego pokoju sobie klucze jakoś zainstaluj, to wtedy będziesz mogła się chować. No bo jest się przed kim chować, no nie ukrywajmy tutaj. No. Dokładnie tak. Dobra, mamy tutaj przypudrowaną twarz, teraz będziemy konturować i ja wykonturuję ci twarz takim produktem,
który bardzo lubię, lubię po prostu go za kolor i bardzo za to, że nie można sobie nim zrobić krzywdy. To jest bronzer z marka Jacobsa, ja Wam pokażę taki. Nie znalazłam jeszcze zamiennika tańszego, ale oczywiście jak znajdę jakiś zamiennik, to dam znać. Mhm. Więc na razie tutaj się posilamy tym produktem, ponieważ bardzo fajnie się nim pracuje. I teraz możesz, Karola, patrzeć, czy sobie w lusterko, gdzie ja zaczynam Ci konturować twarz. Mamy tutaj przestrzeń właśnie, prawda, gdzie Ci zaczyna się ucho i idziemy w kierunku tak jakby ust, ale górnej części ust, nie dolnej, bo dolnej to by na smutno Ci zrobiła to konturowanie, czyli raczej tak jakby troszeczkę nawet w stronę, chciałabym tak podkręcić w stronę nosa, żeby policzek nie był, że tak powiem, oklapły. Zatrzymuję się w momencie, kiedy zaczyna Ci się tutaj oko. Nie idę już tutaj dalej. Okej. Ponieważ to jest takie nienaturalne, bo tutaj nie mamy kości policzkowej, tylko jest po prostu już gotowy policzek. Delikatnie ja Ci to po prostu wykonturuję. Masz grzywkę, ale ja również delikatnie nałożę bronzer na czoło. Tutaj też na zewnętrzną część czoła. I delikatnie na żuchwę. Też bardzo fajne jest to... Robimy wtedy sobie lifting, jest to bardzo fajny taki trik. Raz, że robimy sobie lifting. Dwa, osoby też, tak jak ja na przykład, które mają drugi podbródek, jak nałożymy sobie na podbródek bronzer, to ten podbródek po prostu nam się chowa. To jest bardzo fajny taki, poczekaj, jakiś włosek tutaj, taki trik makijażowy. No i możemy też sobie, jak malujemy bronzerem żuchwę, możemy delikatnie wyszczuplić sobie tą żuchwę. Bo ty tylko różu mówiłaś, że używasz, tak? Znaczy mam nawet jakiś bronzer chyba, ale w ogóle go nie używam, bo nie umiem. Więc stwierdziłam, że już lepiej go nie używać, niż jakbym miała źle go nałożyć. No to ja też uważam. Uważam, to nie ma jak... Nie ma to jak czasami... przedobrzeć. No, tak, przedobrzeć. Już lepiej mieć mniej, niż za dużo i po prostu w nieodpowiednich miejscach. Mhm. Czasami dziewczyny sobie za nisko ten bronzer nałożą. Ja ostatnio się spotkałam z taką osobą, która miała ten bronzer nałożony na szczyty kości policzkowych, czyli tam, gdzie jest na przykład, powinno być rozświetlenie, gdzie powinien, że tak powiem, ten policzek być wypukły bardziej, a nie schowany, bo ciemne produkty nam chowają, wysmuklają, a te jasne nam uwypuklają to, co chcemy mieć, że tak powiem, troszeczkę większe, czyli raczej te szczyty kości policzkowej lubimy, jak są troszeczkę uwydatnione. Możemy delikatnie o tak sobie ciach zrobić i ciach. Masz piękny, smukły nosek, więc nie musimy tutaj go w ogóle konturować, ale żeby była kontynuacja... Całe życie myślałam, że mam oklapu po prostu. No co ty? Rozklepciały ziemniak. No nie, no to ja uważam, że ja mam duży ziemniak. Nie rozklepciały, ale duży. Ale ty masz bardzo fajny, malutki, smukrutki nosek, więc... Tutaj wiesz, nic nie trzeba z nim robić. I mamy bardzo naprawdę śladową ilość bronzera nałożoną. Czy ty widzisz, tak jak patrzysz w lusterko, różnicę i widzisz, co on zdziałał z twoją skórą? No widzę, że tutaj mam takie kości policzkowe uwydatnione. Tak, i tutaj są takie też. Jest to, zobacz, i to nie jest nachalny kolor, nie? Tylko tak w sposób taki naturalnie wyglądający. Nieprzesadzony. Tak jak w telewizji. W telewizji to na lale, tak? I zobaczcie, ja używałam tutaj takiego skośnego pędzelka, który... to dokładnie taki pędzel. Masz jeszcze taki? No to widzisz, już masz dużo, słuchaj, rzeczy. Tym pędzelkiem możemy nakładać bronzer i możemy również nałożyć nim róż. Tak, to więc właśnie nim nakładam. Zaproponuję Ci róż w takim bardzo ładnym odcieniu, który może również posłużyć takim nam już bardziej. Jako rozświetlacz. To jest taka, wiesz co? Zobacz, to jest taka brzoskwinka trochę, a widzisz? Zobacz, jak on ma taki delikatny kolor. A tutaj sobie zobacz, już jest dziura. Już mi się dziura zrobiła, już mi się kończy, no tak go lubię. I on, patrzcie, tak. I on właśnie tak połyskuje, no tak jak rozświetlacz wygląda, ale jednak daje kolorek, więc nałożę ten róż na policzki w takich śladowych ilościach. A trzeba tak robić? Nie. Nie, prawda? Nie trzeba, nie trzeba. Ja widzę, gdzie ty masz kości policzkowe i delikatnie idę do góry. Właśnie, bo tutaj są takie mity na temat właśnie nakładania różu. To jest taka stara szkoła, gdzie robiło się minę taką na uśmiech, robiło się takie pućki, wtedy malowało się w ten sposób róż, ale niestety jak zrobimy już normalną, poważną minę, to wtedy te policzki nam klapują. więc nagle te policzki mamy gdzieś tutaj przy linii ust, czyli niestety nie podciągamy ich do góry, tylko zdecydowanie one idą na dół. Ale myślę, że to jest taki dziewczęcy bardzo róż. W ogóle dziewczyny, używajcie róży.
Róż to jest przyjaciel każdej kobiety. To jest po prostu coś, co nas odmładza, co dodaje nam takiej świeżości, delikatności, dziewczęcości. To jest po prostu, ja uważam, no, jeden z najważniejszych kosmetyków, jaki powinniśmy mieć właśnie w swojej kosmetyczce. Więc słuchaj, no mamy na razie już makijaż twarzy prawie gotowy. Lubisz rozświetlacze? Tak, tak, bardzo lubię rozświetlacze, bo najłatwiej mi się je chyba nakłada. Nie mam cieni, mam całą taką paletkę z cieniami, ale zazwyczaj ich nie używam, bo nie mam na to czasu, żeby tam je dobrze porozkładać i zrobić jakiś taki efekt powiększonego oka, czy równie długotrwałe zabiegi. Więc najczęściej nakładam rozświetlacz po prostu i wtedy nakładam go tutaj na całe oko i tutaj trochę na, jak się to nazywa, łuk, ta część, łuk brwiowy. I czasem jeszcze sobie musnę policzki. Sobie i tak. Na tym się kończy. Słuchajcie, bo można tak naprawdę zrobić sobie makijaż rozświetlaczem. Ja na przykład mam na oczach, na powiekach też mam rozświetlacz i on już daje robotę taką właśnie do dziennego makijażu. Też dzisiaj specjalnie się tak delikatnie pomalowałam. Dla kogoś może to być mocno, dla mnie to jest bardzo delikatnie. Więc też chciałam, żeby tutaj nie przytłumić tutaj Karoliny, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Ponieważ dzisiaj Karolina nam tutaj błyszczy. I nałożyłam właśnie rozświetlacz tutaj na szczyty kości policzkowe, które u Ciebie są widoczne. Mhm. Delikatnie na dół brwiowy, wiesz co, zobacz tak sobie w lusterku. Przeciągam Ci ten rozświetlacz na czole. Delikatnie możemy dać ten rozświetlacz na łuk kupidyna, ale nie pod sam nos. Ze względu na to, że gdybyś sobie nałożyła takim większym pędzelkiem na przykład ten rozświetlacz, to ludzie by myśleli, że może, nie wiem, masz katar, może coś się tutaj wyciekło z nosa, więc skupiajmy się tylko i wyłącznie na ustach i nie idziemy właśnie już wyżej z tym rozświetleniem. To jest po prostu rozświetlacz, który pokochałam i ja ostatnio byłam w drogerii Natura, żeby kupić sobie zapasy, ale niestety już ich nie ma, to była limitowana edycja. Rozświetlacz Escatrice za 18 zł, który uważam, że ma tak piękny blask, że ja w życiu nie miałam takiego pięknego rozświetlacza. Delikatnie mogę dać tutaj na nos, ale to jest po prostu śladowa ilość, tak żeby gdzieś tam kontynuacja tego oświetlenia było delikatnie na brodę. Masz bardzo ładnie odsłonięty dekolt, więc polecimy również z dekoltem. Pamiętajmy również o dekolcie ze względu na to, że to jest właśnie kontynuacja naszego makijażu, tak? Delikatnie rozświetlone ciało bardzo ładnie wygląda, naturalnie i tak właśnie powabnie. Tak powabnie jeszcze w wakacje, podkreślając apaleniznę. Więc mamy już rozświetlacz, teraz zajmiemy się powieką. Ja myślę, że możemy zrobić ten patent. Chcesz, zrobimy ten patent, Ci pokazać, jak z rozświetlaczem zrobić taki szybki makijaż, że nakładamy dwa cienie rozświetlacz i masz oko już gotowe. Dobra. Więc musimy tak, sięgnąć po jakiś pędzelek. Zauważcie, że troszeczkę mi się zebrało korektor w załamanie tutaj, więc przed nałożeniem jakiegokolwiek produktu musisz pamiętać o tym, żeby to wklepać. Sięgam po rozświetlacz, który nałożyłyśmy na... Poczekaj. Basia. I nakładam, słuchajcie, ten rozświetlacz, który jest przepiękny, na całą powiekę ruchomą. I ty mówisz, że ty też tak sobie robisz, nie? Mhm. Otwieramy oczy. Mamy tak, zobacz, fajnie rozświetlona ta powieka na razie. Mhm. I teraz, słuchajcie, trzeba wyprofilować powiekę, czyli wymodelować ją cieniami i ja nie chciałabym robić czegoś skomplikowanego, żebyś ty potrafiła po prostu to odtworzyć sobie na co dzień, bo po to tu jesteśmy, tak, że nie będziemy tutaj bawić się w Catcrease i inne historie takie już high level. Więc wezmę pędzelek, który będzie dla ciebie takim uniwersalnym pędzelkiem do makijażu. To jest na przykład propozycja pędzelku. Jest to pędzelek Hulu P86. Zobaczcie, to jest taki pędzelek do blendowania. On nie jest zbyt duży. Karolina też nie potrzebuje dużego, prawda, pędzelka, ponieważ będziesz łatwiej po prostu manewrowała tym cieniem, będziesz miała nad nim większą kontrolę, jak on będzie takiej średniej wielkości. Nakładamy cień, który ma właśnie taki odcień. Jest to, słuchajcie, paletka z Nabli. Paleta tak wygląda. Bardzo fajna kolorystycznie propozycja. I mamy tutaj taki brązik. Sięgamy po ten brązik. Jak nakładasz cienie i nie masz pewności, ile ci się tych cieni nałożyło, zawsze sobie odkładaj delikatnie na dłoni. Wtedy wiesz, że po prostu nie zrobisz sobie jakiś tam plam, że ten cień będzie w kontrolowanej ilości. I otwórz oko i patrz sobie w lusterko i ci będę pokazywać, jak będziesz modelowała sobie
oko cieniami, nakładam ten cień w zewnętrznym kąciku, kierując się do góry. Tutaj tworzymy sobie takie pseudo załamanie powieki, ze względu na to, że twoja powieka delikatnie opada i musimy stworzyć taką iluzję, że ta powieka tam jest, dodać jej troszeczkę głębi właśnie, bo tym brązem robimy taką głębię. I na otwartym oku to robimy. Tak, i najlepiej słuchaj na otwartym, ponieważ u ciebie nie ma potrzeby, wiesz, nie ma tam takiego głębokiego załamania, nie ma potrzeby, słuchaj, zamykać tego oka, więc sobie naprawdę wszystko mamy tutaj jak na dłoni widoczne. Więc to oko od razu widzisz, się taki trójwymiar robi. Mhm. Delikatnie zachodzimy sobie też na dolną powiekę i przeciągamy tą dolną powiekę. Tym samym cały czas operujemy cieniem i łączymy dół z górą. A tym cieniem najeżdżam tak do 1/3 długości twojej dolnej powieki, czyli tu, gdzie zaczyna ci się tęczówka. Ty masz ładne duże oczy, ale to oko też ci się fajnie otwiera. Jakbyś chciała na przykład zrobić sobie bardziej ten wieczorowy makijaż, byś chciała iść na jakiś bankiet czy event, więc możesz po prostu tym cieniem sobie przyjechać do końca, to wtedy to oko ci się troszeczkę domknie, nie? Okay. Na przykład ciemniejszą kratkę w oku, brązową polecam, nie czarną. To wtedy też podkreślisz swoją tęczówkę, bo masz taką ciekawą tęczówkę. Ona jest trochę ni to niebieska, ni to zielona. W środku ma żółte takie obwódki, więc jest naprawdę taka ciekawa. Więc delikatnie ciągle cały czas operuję tym samym cieniem. Pogłębiam tutaj ten zewnętrzny kącik, dodaję właśnie nasycenia tego koloru. Możesz zamknąć powiekę, to jeszcze tutaj sobie zajdę. My teraz wycieram sobie ten sam pędzelek, wycieram o rękę, żeby już nie mieć żadnego produktu i tylko rozcieram sobie granice, żeby to było bardziej takie jak chmureczka, delikatne. I to samo robimy na drugim oku. Nakładam teraz odcień właśnie taki koralowy, który będzie właśnie bardzo zbliżony do koloru różu, który nałożyłam ci już na policzki. Więc delikatnie sobie jeszcze ocieplimy ten makijaż oczu, ale to już tylko tak tuż delikatnie nad załamaniem powieki. Też on fajnie, wiesz co, będzie współgrać z twoją tęczówką, wiesz, delikatnie doda ci takiego kontrastu z twoim kolorem oczu, no, ale one są niesamowite, te żółte obwódki. Dlatego zawsze jak sobie myślę o makijażu i o takich odważniejszych kolorach, jakiś nie wiem, fioletowym, zielonym czy jakimś innym, to sobie myślę, że to już będzie w ogóle taki miszmasz na tej twarzy, że ostatecznie rezygnuję i robię jakimś takim właśnie złoto-brązowym. Mhm. Czy dziewczyny też polecam właśnie, jeżeli robicie sobie takie makijaże, które mają podkreślić wasze oczy, waszą urodę, to sięgajcie po brązy. Brązy są tak wdzięczne i brązy tak naprawdę podkreślą wszystko, co potrzeba. Unikajcie szarości, unikajcie właśnie takich kolorów zgaszonych, bo ponieważ one nic nie zrobią tak naprawdę. A już fiolety i tak dalej, to jest już taka wyższa szkoła jazdy. Trzeba wiedzieć, jak nimi operować, nie? Żeby sobie po prostu nie przerysować tej twarzy, żeby nie wyglądać karykaturalnie. I słuchaj, ja myślę, że już słuchaj, cieniowanie oka jest jak najbardziej, wiesz, skończone. Trzeba teraz tylko wytuszować rzęsy. I sobie, słuchajcie, te rzęsy wytuszujemy poza kamerą, bo to przecież każdy wie, jak tuszować rzęsy. Więc sobie tego i za chwileczkę wrócimy do brwi. Wracamy do was już z wykończonym okiem i czas zająć się brwiami. W ogóle podkreślasz brwi i robisz coś z nimi? Nie, właśnie nie, bo zupełnie nie wiem, co mam robić i nawet się za to nie zabieram. Stwierdzam, że to jest za trudne po prostu. Czyli nawet nie ruszasz ich, więc czasami lepiej nie ruszać, niż zrobić sobie na przykład właśnie zbyt przerysowane brwi. Ja bardzo lubię delikatnie podkreślone brwi, już cieszę się bardzo, że ta moda na te takie wyrysowane pieczątki zanika. Pomalowane pomadami, więc podkreślimy je delikatnie. Ja ci pokażę właśnie taki myk, jak można. O, Basieńka chyba chciałaby z nami być tutaj w studio. Może pójdę po nią, co? Sobie. Pójdę po nią, chodź Maluszku, no chodź do nas, chodź. Jestem? Tak? Jestem. Chodź tutaj, chodź. Pokażę na ciebie. Światło, no? Zobaczcie, jakie maleństwo śliczne do nas przyszło. Cześć! Hello! Hej, Maśka! Tak? Wasio, kto ten, to aby jest? Być... Kto to jest? To jest Basienia, mama i kto? I ciocia Madzia! No, tak! Widzisz się w lusterku, co? Tak!
I masz właśnie brewki tak jak moje, one opadają, włoski na dół. Mhm. I jaki byś moim zdaniem nie chciała, nie stosowała żel do brwi, to myślę, że po prostu na parę godzin może one będą utrwalone, mhm. ale no niestety nie na cały dzień, a nie ma nic gorszego jak właśnie opadające brwi, a nadamy sobie jakiś taki kształt poza tym obrębem. Więc mamy tutaj sposób na mydło. Wy znacie doskonale sposób mój na mydło. I delikatnie zwilżyłam sobie mydełko, sięgam po spiralkę i będę wyczesywać właśnie Karolinie brwi. Zwykłe mydło? Zwykłe mydło. Będę wyczesywać ci brewki do góry. Może nie jest to, wiesz, taki trik na codzienne twoje zmagania makijażowe, mhm. jak dzieciaki ci się tam, wiesz, stukają do łazienki, ale myślę, że na jakieś takie wyjście możesz tam poświęcić, wiesz, 20 minut na makijaż i te brewki sobie możesz wyczesać. Ale widzę, że twoje włoski są bardzo takie, no, oporne. Ale coś tu się pomalutku dzieje. Czyli do góry to wyczesujemy. Tak, cały czas do góry, ten szczególnie tutaj łuczek. Wtedy taki naturalny kształt nam się, wiesz, robi tego, tej brewki. Więc delikatnie wyczesałam. Mhm. Widzisz? Co ta Magda robi? Mamy tutaj właśnie mydełko, ono niech przeschnie. Wiesz co, ja będę malowała ci brewki cieniami. Więc sięgam po cienie w takim neutralnym odcieniu. To są cienie właśnie w kolorze taupe. Ty możesz sobie tam na przykład blond włosów też wybierać jakieś takie produkty. No nie wiem, czy czujesz, że masz dużo warstw, czy w ogóle nie przeszkadza ci nic tutaj? Nie mam takiego efektu, jakiegoś przeciążenia. Jako można było się obawiać, że możesz mieć, tak? Że mhm. Jako osoba, patrz, delikatnie, zobacz, podkreśliłam mhm, ci ładnie. Łuczek. Można jeszcze na przykład czystą taką spiralką jeszcze wyczesać nadmiar tego produktu i będzie jeszcze bardziej naturalnie wyglądało. Mhm. Mhm. I lecimy z drugą brewką. Jeżeli chodzi o brwi, to staramy się, żeby one miały podobny kształt, aczkolwiek nie popadajmy tutaj w histerię, że muszą być identyczne. No i zostały nam usta. Czy lubisz usta, błyszczyk lubisz nałożyć, czy coś takiego trwalszego? To zależy gdzie, ale lubię też mocne kolory. Lubisz mocne? To mam taki bardzo fajny kolor pomadki, który też będzie nam się komponował z całością. Mhm. To jest bardzo komfortowa pomadka, gdyż mimo tego, że ona jest trwała właśnie, przede wszystkim jest taka lekka, nie czuć takiego ściągania na ustach, ponieważ czasami właśnie te produkty do ust matowe no, sprawiają, że mamy takie usta, takie poczucie, że są spieszchnięte, takie że są wysuszone. Mhm. Ona ma właśnie taki ładny kolorek, raz, a dwa, jest, słuchaj, bardzo komfortowa. Więc myślę, że możesz właśnie postawić na taki neutralny odcień. Unikałabym czerwieni na takie biznesowe spotkania ze względu na to, że będziesz skupiała przede wszystkim uwagę na ustach, a nie na oczach. A jednak no, w takich spotkaniach zależy nam na takim kontakcie wzrokowym. Mamy już makijaż skończony, prezentuje się on właśnie tak. Na koniec chciałabym jeszcze zrasić go mgiełką, która delikatnie przedłuży nam trwałość makijażu. Ona jest też mgiełką nawilżającą. Zawiera w sobie aloes i bardzo fajnie scali nam wszystkie warstwy tego makijażu, że będziesz czuła się zdecydowanie bardziej komfortowo, więc zasłonię tutaj basienie. No i chodź, odwróć się do mnie. Delikatnie tutaj. Dobra. I tak prezentuje się makijaż, który jednocześnie może być makijażem dziennym, jak również makijażem biznesowym. Powiedz mi, jak się w nim czujesz? No, jestem w szoku, że tak w zasadzie przy użyciu niewielu tak naprawdę produktów można uzyskać taki efekt i wcale to nie trwało strasznie długo, jak się spodziewałam. I nie jest to chyba jakoś tak strasznie skomplikowane, żebym nie potrafiła tego pewnie no, trochę inaczej, mm-hmm. tak, ale powtórzyć mniej więcej. Będziesz miała, wiesz, odwzorowanie w filmie i codziennie z filmem będziesz mogła skrolować. Tak, teraz to. Dokładnie. Tak, ale naprawdę fajnie, czuję się też tak świeżo i nie wygląda, ciężko. Nie wygląda to dla mnie jak taka maska albo jak nie ja po prostu, tylko raczej jak podkreślenie tego, co już jest.
super. To jest najlepsze, słuchajcie, podsumowanie dzisiejszego odcinka. Chciałabym również Was zaprosić na Karoliny bloga. Jeżeli, słuchajcie, lubicie podróżować i macie na przykład dzieci, a boicie się na przykład podróżować z dziećmi, to koniecznie zajrzyjcie do Karoliny bloga. I oczywiście linka zostawię na dole pod filmem. Zapraszamy również na Instagrama oraz Facebooka Karoliny. Oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco z jej różnymi ciekawymi podróżami. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli film Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie kciuka w górę. I zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, więc na pewno takie metamorfozy będą się również tutaj pojawiać. Więc napiszcie mi, słuchajcie, pod filmem, co chcecie zobaczyć, jaką metamorfozę w następnych odcinkach. Ja Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję Ci również, Karolina, za to, że przyjechałaś i że przyjęłaś moje zaproszenie. Jest mi bardzo miło. Dziękuję również Basi, że była bardzo cierpliwa. Więc kochani, do zobaczenia potem. Cześć! Do zobaczenia.